Dzień dobry, witam wszystkich chętnych do robienia pisanek, szczególnie tych, którzy chcą nawrócić do metody bardzo, bardzo tradycyjnej. Myśmy wybrali sposób, w którym ważna jest metoda woskiem robienia wzorów na pisankach, farbowania i potem czynienia wzorków najróżniejszych. Ze 40 lat robię te pisanki, bo to jest mój ulubiony sposób. Dawniej trzeba było sobie samemu zrobić farbki, na przykład cebuli, kolor, uzyskać odpowiedni do farbowania pisanek ze zboża zielonego, młodziutkiego na zieleń, z buraczków na kolor taki bordowy. Ale w tym czasie, kiedy ja już się zainteresowałam tym sposobem, to już były w sklepach farbki. Należy do szklanki, no czy do słoiczka, wlać wody wrzącej, zamieszać dobrze, żeby się rozpuściła i do tego wlać jeszcze łyżeczkę octu, tego 10% octu. Zamieszać. Tu pokażę, w jakim prostym naczyniku będzie można wykorzystać wosk, który też musi się na stałej temperaturze ogrzewać. Na takim białym, proszę sobie wyobrazić, że dajemy na białe jajko, on się robi całkiem przeźroczysty i malujemy wzorek, rysujemy właściwie, potem powiem czym. I on nie będzie widoczny, dlatego trzeba sobie jakiejś farbki albo czegoś tam dodać, na przykład o, ze świeczki kolorowej troszkę innego koloru, w tym przypadku czerwonego, i on już będzie potem widoczny, już będzie podkolorowany troszkę ten wosk. Dlatego ten wosk jest podkolorowany, żeby było widać wzorek. Problem z tymi farbkami i z tym woskiem jest tylko taki, że my, jak gdybyśmy to dali do gorącej farby, ten wosk by nam spłynął i na nic nasza cała robota. Dlatego musimy ostudzić do takiej temperatury pokojowej i wtedy dopiero farbować. Damy ją do farby, na przykład do pomarańczowej. I tutaj jest tylko taki drobny problem, że nie zawsze można było zdobyć jajka białe, a takie są najlepsze, żeby pojedynczy, czysty kolor uzyskać albo więcej tych kolorów. Wydmuszka, o, co chwilkę do góry leci, więc muszę ją łyżeczką przytrzymać. I teraz też, żeby cała była schowana, ale przyciskam ją tą wypukłą stroną łyżeczki, a nie tą, żeby nie porysować. To trzeba bardzo ostrożnie robić. Nie można tak osuszać, tylko delikatnie osuszać, tak przykładając ten ręczniczek papierowy. Przy tej okazji widzimy, że dlaczego każdy słoik z każdym kolorem ma swoją bibułkę, bo nie można tą samą do każdej farby stosować. Co jest właściwie najtrudniejsze w pisaniu pisanek? Najtrudniejsze jest właśnie precyzja. I żeby te kółeczka czy jakieś wzorki były równe, biorę czyste jajko. Oczywiście, jak jeszcze uwaga bardzo ważna, jak robię wydmuszkę, to teraz tutaj jest dziurka i tutaj jest dziurka. Trzeba je zakleić, bo przy farbowaniu dużo farby by nam się do środka wlało i to znowu utrudnieniem by było. Więc najpierw trzeba woskiem tym rozgrzanym odpowiednio, próbujemy sobie, czy już on
będzie się chwytał jajeczka, żeby tą dziurkę przytkać. To trzeba kilkakrotnie po ociupince. A czym to robię? To jest szpileczka. Bardzo wydawałoby się, że skomplikowane narzędzie jest potrzebne, a to jest nic prostszego jak szpileczki te krawieckie, ale całe metalowe. I metalowy główeczka. I zanim chcę się upewnić, czy mam już dobrą farbę, nie farbę, tylko dobrze nagrzany wosk, to próbuję na takim wszystko jedno, byle jakim jajku. I teraz próbuję, jak jajeczko będzie przyjmowało. Chwytam, dotykając do spodu i nie mogę być daleko, bo jak naniosę wosk, to on może wystygnąć. Więc muszę być tak mniej więcej 20 cm od tego, a czasami mniej. I próbuję. Aha, chwyta. To dobrze. I jadę sobie dalej. Już bierzemy to jajko, na którym chcemy robić wosk. Robimy w miarę szeroko. Przytykam i pociągam energicznie. I się robi taki przecinek. I zrobię rzadko te kreseczki. Teraz już to idzie dość szybko. Nie przejmować się tym, jak któraś kreseczka będzie troszkę krzywa, bo to i tak potem jakoś zaniknie w ogólnym widoku. Zrobię to dookoła. Bardzo ważna jest jeszcze jedna uwaga, że obie ręce pracują. Jedna ręka nabiera wosku, opiera się troszeczkę na tej ręce, która trzyma jajko, a ta ręka wskazuje, w którym miejscu. Tam były kreseczki, a tutaj robię kropeczki, bo chcę, żeby ten środkowy rządek składał się z kwiatuszków. Czasem zrobimy jakąś za małą kropeczkę, a chcemy ją większą zrobić, więc możemy drugi raz jeszcze na niej przyłożyć, żeby była troszkę większa. Chcę, żeby ta pisanka moja, tak jak sobie zaprojektowałam, o, na tej połówce, żeby ona była tutaj słoneczko, żeby miało krótsze i dłuższe promyczki, a tutaj, żeby były kwiatuszki. Na jakim tle położy się wosk, to co pod woskiem, takie zostanie. Jak tu te wszystkie kreseczki i kropeczki kładłam na białym jajku, to te wszystkie części będą potem na koniec białe. Na drugiej pisance zrobiłam to samo, ale już ją umalowałam na kolor różowy. I co teraz trzeba robić, żeby były tutaj te kółeczka słoneczkowe na przemian różowe, to pomiędzy już postawione kreseczki będę dawać następne i tak troszeczkę wyżej. O. I teraz robimy kwiatuszki. Najprostszy kwiatuszek złożony z samych kropeczek. I tutaj też musi ręka jedna i druga pracować. Same kropeczki. Zrobimy taką niby gwiazdeczkę, że odwrotnie zrobimy, ale króciutkie kropeczki z ogonkiem. O, kropeczka i króciutki ogonek, czyli króciutki przecinek, żeby zrobić coś bliższego słoneczku. No i tak dookoła. Można jeszcze sobie te trzecie kwiatuszki inny wymyśleć, no ale wystarczą dwa. Mamy już dookoła kwiatuszki i teraz patrzymy się, czy tego wystarczy, czy gdzieś tutaj jakieś takie cienkie są te
kreseczki, może by coś jeszcze tutaj dołożyć. Dużo miejsca zostaje. Im zimniejszy wosk, tym trudniej się robi i te kreseczki są cieńsze. Natomiast jak jest, o, taki jak w tej chwili, rozgrzany, taki lubię. Żeby to nie było taka cienizna, tylko ładne kółeczko z ogonkiem. I bierzemy ją do farbowania. Już nie jest taki śliczny róż, prawda? Czyli już ta farbka zaczyna działać. Tło teraz się zrobi zielone. Tam, gdzie nie ma wosku. Najlepsza temperatura to jest taka do farbowania 25-26 stopni, żeby ta farbka miała mniej więcej tyle. Wtedy szybciej łapie. Za długo nie można trzymać w tych farbkach, bo to jest ocet. I ocet, jak się zbyt długo trzyma pisankę w farbce, to on może tak zadziałać, że podmyje wosk i on odpadnie. I wtedy trochę brzydkie się to robi, bo nie wiadomo, który kolor tam jest takie, już nie jest takie czyste. Jak wyschnie, to ta farba troszeczkę będzie intensywniejsza. Żeby wróciły te ładne kolorki, które wcześniej widzieliśmy, tutaj biały i różowy, to trzeba oczyścić pisankę z wosku. Uprzedzam, on jest bardzo niebezpieczny. Niech nam dziecko, załóżmy, że zostawiamy taką pisankę i gdzieś tam kręci się przy stoliku w czasie świąt dziecko, weźmie pisankę i gdzieś się tam ukryje i zacznie to skubać. Taka jest natura małego dziecka. Zaklei sobie brzuszek i wtedy może być bardzo źle. Pisanka najlepiej jest, żeby ona posuszyła się już teraz w dalszym ciągu sama, więc ją odkładamy tu do tego roboczego stanowiska, a ja pokażę, jak się usuwa wosk z pisanki. Nagrzewamy wosk, on się roztapia i prędziutko watką go zmywamy, ciągle w jedną stronę. Ważna uwaga, że możemy pisanką nawet do środka tego płomienia wjechać, żeby dobrze rozgrzać, ale nie możemy dawać nad ogień. Do góry leci sadza i wtedy byśmy sobie bardzo popsuli pisankę. I teraz tą trzykolorową spróbujemy, chociaż na kawałeczku. Ona już troszeczkę sobie poleżała. I teraz jeszcze na koniec, przynajmniej przy tych pisankach, które są zrobione na wydmuszki i muszą mieć po wydmuszku haniu właśnie te dziurki i żeby to ładnie wyglądało, to zalepiamy dziurkaczem do papierów. Można sobie narobić różnokolorowych takich małych kółeczek i te kółeczka teraz zalepić. I z drugiej strony. Z jednej i z drugiej strony zaklejona. No tutaj mamy wcześniej zrobione pisanki, niektóre nawet kilkadziesiąt lat temu. I dokładamy te dzisiaj wykonane pisaneczki.